Dobry wieczór, kochani. Witajcie. Bardzo was ściskam na początek. Mam nadzieję, że się, kochani, dobrze macie. Ja tu sobie przyszłem na chwilę, wracając do domku, do mojego Zbawiciela, podziękować mu za ten cudownie przeżyty dzień. Kochani, nawet jak jeżeli dzisiaj w sercu miałem taką trochę taką walkę duchową, wciskały się mi do serca różne takie złe jakieś myśli, musiałem jakby ciągle kontrolować, żeby nie wyprowadziły mnie z równowagi, żeby nie zburzyły mojego pokoju. Gdzieś też złe duchy te chcą człowieka odciągnąć od Boga, od Jezusa, od Jego świętego Słowa, abyśmy nie żyli tym Słowem. Dlatego, kochani, walka toczy się nieustannie w każdym człowieku o to, żeby podejmować dobre decyzje, żeby żyć na co dzień Bożym Słowem, żeby walczyć o ten pokój. Szatan będzie próbował wszystkiego, kochani, żeby tylko zburzyć w nas ten pokój, taki pokój, który daje Jezus. Jezus jest z nami, kochani, w nas. Przecież przyjęliśmy, kochani, Go dzisiaj w Komunii Świętej. To jest Pan, to jest Bóg, kochani. Dlatego, kochani, będzie szatan starał się wszystko zrobić, aby tylko, żebyśmy nie żyli Bożym Słowem na co dzień, Słowem Jezusa. Dzisiaj, kochani, przyszła mi taka refleksja teraz, podczas modlitwy do mojego Zbawiciela, i usłyszałem takie słowa ze Słowa Bożego, kochani. Mam nadzieję, że to Jezus mi powiedział, ale najprawdopodobniej, kochani, no bo kto inny. Przypomniał mi takie słowa, że kto idzie za mną, kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. To mówi sam Jezus, kochani, w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym. I przyszła mi taka refleksja, kochani, że wiadomo, że jeżeli w życiu jesteśmy gdzieś, jak to się mówi, że Bóg daje nam siebie odczuć w swoim sercu, w swoim wnętrzu, to łatwo jest nam być wiernym, łatwo jest Go kochać, łatwo jest kochać też drugiego człowieka, bo to tak naprawdę Jezus daje nam łaskę tą, że nie odczuwamy żadnych jakby pokus, że nie walczymy z niczym, tylko On po prostu nas, po prostu rozpływamy się w Nim i wtedy nam jest łatwiej, kochani, ale jakieś krzyże na przykład muszą nam być w życiu potrzebne, kochani, bo Jezus sprawdza naszą wiarę, czy tak naprawdę Go kochamy w jakimś doświadczeniu, czy kochamy drugiego człowieka w doświadczeniu, jeżeli Bóg będzie nam stawiał różnych ludzi na naszej drodze. I tak naprawdę, kochani, wtedy będziemy mogli zweryfikować nasze serce, tak naprawdę. Serce, czy my naprawdę kochamy Jezusa, czy oddaliśmy się całkowicie Mu, czy oddaliśmy naszą wolę, naszą duszę Jemu, nasze serce, nasze ciało, żeby On robił z nami to, co chce. On jest tak naprawdę właścicielem naszego życia. Także, kochani, jeżeli spadają na nas jakieś doświadczenia w postaci jakichś krzyży, że załóżmy, kochana siostro, kochany bracie, kochana siostro, jeżeli może masz jakiegoś w swojej rodzinie, może męża, który nadużywa alkoholu i po prostu już masz serdecznie tego wszystkiego dość, to jest może ten krzyż właśnie, to jest może zaproszenie do tego, żebyś przyjęła ten krzyż, żebyś modliła się za swojego męża, żebyś prosiła Jezusa o łaskę uzdrowienia go z alkoholizmu. Może ta modlitwa długo, kochana siostro, trwa, może nic się nie dzieje, ale zaufaj Jezusowi. Powierzaj codziennie w modlitwie swojego męża. To jest może ten krzyż właśnie, że nie jest ci w życiu łatwo, że chcesz od niego może odejść, że chcesz go może, jak to się mówi, pogonić, że masz serdecznie dość już. Ale to może to jest ten krzyż. Módl się za swojego męża o uzdrowienie. Błagaj Jezusa. Módl się nieustannie. A wierzę, kochana siostro, że Jezus uzdrowi twojego męża, że będziecie później szczęśliwym małżeństwem, że nie będziecie się już kłócili, nie będzie awantur. Mąż przestanie pić. To jest przepiękne, kochani, że Jezus jest naszym Ojcem. Zobaczcie, jak Filip pytał: Panie, pokaż nam Ojca. A Jezus mówi: Filipie, tak długo jestem z wami,
A jeszcze nie wiecie, że kto widzi mnie, widzi Ojca? Kochani, czasami Bóg pragnie nas doświadczyć. Dlatego uwielbiajmy Go we wszystkim, kochani. Jeżeli żyjemy w łasce uświęcającej, czyli regularnie jakby przystępujemy do Komunii Świętej, oczywiście dbając o czyste sumienie, regularnie się spowiadając, jeżeli spadają na nas jakieś doświadczenia, jeżeli, kochana siostro, właśnie może żyjesz, chodzisz do kościoła, modlisz się na różańcu, do Matki Bożej prosisz, nic się nie dzieje z mężem, wytrwaj, wytrwaj. Bóg może chce Ciebie nauczyć miłości. Może to jest ten ogień, może to jest, chce Cię oczyścić, może chce, kochana siostro, oczyścić Twoje serce. Kochaj swojego męża. I błagaj Jezusa o uzdrowienie z alkoholizmu. Pan go dotknie, Pan go przemieni. Ja również będę błagał Jezusa o to. Zobaczcie, jak święty Piotr, jak Jezus powiedział do świętego Piotra, że będzie cierpiał, że zostanie wydany w ręce i ukrzyżują mnie, ukrzyżują go, nie? A święty Piotr, święty Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Co powiedział Jezus? Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Kochani, wielu z nas, wiadomo, ciężko jest przyjąć cierpienie, kochani. Wszyscy chcemy tylko wow, jakiś krzyż z Bogiem, życie takie, że super, kochani, ale krzyż jest potrzebny, cierpienie jest potrzebne, cierpienie jest oczyszczające. Tak naprawdę w cierpieniu, kochani, weryfikujemy nas, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, kochającymi Jezusa, na maksa. Tak jak Maksymilian Kolbe, święty nasz kochany, zobaczcie, on żył na maksa. Czy jest dobrze, kochani, czy przychodzi jakieś cierpienie? On był wierny do końca. Dlatego trzeba dzisiaj, kochani, uwielbiać Jezusa w tym wszystkim, co Cię spotkało. Uwielbiaj Go. Podziękuj Mu. Podziękuj Mu. Wiem, że to jest trudne, kochana siostro, kochany bracie. Ale podziękuj Mu z całego serca. Upadnij na kolana. Powiedz, Panie, nie rozumiem może tego, co się dzieje w moim życiu, ale wiem, że bez Twojej wiedzy, kochany Zbawicielu, włos z głowy mi nie spadnie. Dlatego dziękuję Ci, Panie, bo Ty wszystkim, nad wszystkim masz kontrolę. Ty ze wszystkiego wyprowadzasz dobro. I ufam Tobie, chociaż niektórych rzeczy nie rozumiem, Panie, ale wierzę, że jesteś moim Ojcem, a Ty jesteś Ojcem pełnym miłości i pragniesz tylko dobra. Panie, bądź uwielbiony, uwielbiaj w swoim sercu, w tej sytuacji. To wszystko, co się wydarza, błogosław swoim, błogosław, kochana siostro, Twojemu mężowi na mocy sakramentu małżeństwa. Może śpi teraz, może przyszedł do domu pijany, się położył, może śpi. Połóż na niego swoją rękę i módl się za niego. Powiedz, Jezu, błagam Cię, Panie, abyś tchnął teraz w niego swojego świętego ducha, abyś pomógł mu, Jezu, wyrwać się z tego okropnego nałogu, który niszczy naszą rodzinę. Jezu, błagam Cię teraz, ja, grzesznik Chester, abyś dotykał każdego człowieka, który ogląda ten film i ma problem z alkoholem. Proszę Cię, Panie, abyś teraz dotknął tego człowieka, tą osobę. Abyś tchnął w jego wnętrze, Panie, swoją obecność. Abyś przytulił go, abyś wyrwał go z nałogu, Panie. Abyś uzdrowił go na duszy i na ciele, Panie, w imię Twoje, Jezu. W imię Twojej obietnicy, Panie, że Ty powiedziałeś, że jeśli w imię Twoje będziemy o coś prosić, Ty to spełnisz, Panie. Dziękuję Ci, Jezu. Kochana siostrzyczko, módl się za swojego męża. Módl się za swojego męża każdego dnia. I przyjmij ten krzyż. Uwielbiaj Jezusa w tym wszystkim. I ucz się miłości.
Cóż z tego, kochana siostro, kochane bracie, jeśli będziemy kochali tylko tych, którzy nas kochają? Może twój mąż przestał cię już jakby szanować, kochać. Może nie okazuje tego, ale ty kochaj go. Okazuj mu miłość. Mów mu, jak bardzo go kochasz, pomimo tego, że przychodzi nieraz do domu pijany. Wiem, że to jest ciężko. I módl się nad nim. Módl się nad nim, a Pan go uzdrowi. Miej cierpliwość, tak jak święta Monika, która modliła się tylenaście lat za swojego syna, który później został świętym. Kochana siostrzyczko, proszę cię, bierz przykład. Miej cierpliwość, błagaj Pana o cierpliwość i módl się i kochaj swojego męża. Wszystko dobrze się skończy, wszystko dobrze się ułoży. Muszę kończyć, bo przychodzą ludzie, teraz muszę kończyć. Nie chcę tu przeszkadzać, kochana siostro, kochane bracie. Także trzymaj się ciepło, pamiętaj, krzyż jest potrzebny, krzyż jest oczyszczający duszę. Krzyż weryfikuje, kochana siostro, kochane bracie, jakieś cierpienie, doświadczenie, czy tak naprawdę jesteśmy wierni Bogu. Uwielbiaj Jezusa we wszystkim. Pamiętajcie, Jezus powiedział, to nie ja powiedziałam, tylko Jezus, nasz Bóg, Ojciec. Jeśli pragniesz zbawienia, Jezus mówi. Jeśli... Jezus jest Panem, kochani. On jest dobry, ale czasami doświadcza nas. Święty Ojciec mi Pio powiadał, że jeżeli na kogoś zsyła Bóg cierpienie jakieś, to jest wielka łaska. To jest szczególne umiłowanie danej duszy. Może, kochana siostrzyczko, dostałaś może takiego męża, który Bóg dopuszcza to może, żebyś ty jeszcze bardziej rozkochała się, żebyś ty bardziej zbliżyła się do Chrystusa, do Jego miłości, żebyś była, żebyś naśladowała Jego. On nikogo nie potępiał, nikogo nie przekreślał. Dlatego błagam cię w imię Jezusa, módl się za swego męża. Módl się, żeby Pan go wyrwał z nałogu, a wyrwie go Jezus. Będziecie wspaniałą, szczęśliwą rodziną, która będzie wspólnie każdego dnia modliła się różańcem, będzie wspólnie uczestniczyła w mszy świętej razem z dziećmi. Będziecie wspaniałą, fantastyczną rodziną, ale mówię ci, módl się za swojego męża, tego, do którego może teraz już nic nie czujesz. Chcesz go pogonić, masz go serdecznie dość. Połóż na niego jeszcze raz swoją rękę i módl się. Polecaj go Bożemu sercu, Bożej opatrzności, przez ręce Maryi. Zanoś te wszystkie prośby, modlitwę różańcową. Przyjmij w intencjach jego nawrócenia i wyrwania z nałogu komunię świętą. Ty bądź, kochana siostro, naśladowcą Jezusa, który kochał każdego człowieka i przebaczał każdemu. Wszyscy jesteśmy grzeszni, dlatego przebaczenie ma wielką moc. Przebacz swojemu mężowi, przytul go jutro. Przytul go mocno. Powiedz, że bardzo go kochasz, że bardzo ci na nim zależy, że wierzysz, że kiedyś przestanie pić. Nie módl się za niego codziennie, a Pan go dotknie. Pan go uzdrowi, Pan go wyrwie, Pan go uleczy. Uleczy też twoje serce, gdy będziesz się modliła. Już nie będziesz tak się denerwowała. Będziesz miała czyste serce, pełne miłości do każdego człowieka, właśnie do właśnie jeszcze bardziej do takich ludzi, których może Pan będzie stawiał na twojej drodze, którzy nie są ci przychylni. Kochana siostro, Pan powiedział, nasz kochany Zbawiciel, kto idzie za mną, a nie bierze swojego krzyża, nie jest mnie godzien. Dlatego uwielbiaj Jezusa w tym wszystkim, co cię spotyka. Dziękuj Mu i Go uwielbiaj. Kochaj Go, powiedz, Panie, bardzo cię kocham. Jesteś moim Panem i wszystko wiem, że dopuszczasz, Panie, ku mojemu uświęceniu, ku mojemu zbawieniu i ku uświęceniu innych ludzi. Ty jesteś święty, Ty wiesz, co robisz. Kocham Cię, Jezu. Kocham Cię, Panie, w tym wszystkim, bo wierzę, że Ty jesteś dobry. Ty chcesz tylko szczęścia naszego. Czasami my czegoś nie rozumiemy.
kochana siostrzyczko, kochany braciszku, ściskam Cię bardzo mocno. Uwielbiaj Jezusa w swoim sercu. Chociaż może Go nie czujesz, ale podziękuj Mu chociaż. Podziękuj Mu za to doświadczenie, bo dzięki temu możesz wzrastać w wierze. Uwierz, że to, co wszystko się wydarza w naszym życiu, jeżeli żyjemy w łasce uświęcającej, wszystko jest łaską, kochani. Wszystko jest łaską. Wszystko wypływa z Jego kochanego serca. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Panie Jezu Chryste, zanurzam każdego człowieka w Twoich świętych ranach. Niech Twoja święta krew spłynie teraz na każdą osobę, która to ogląda, która tego słucha, Panie. Uzdrawiaj nas, uświęcaj nas, oczyszczaj nas wszelkiego grzechu, Panie. Daj nam łaskę dobrej i szczerej spowiedzi i rozkochaj nasze serca w Tobie. Amen. Trzymaj się, kochana siostrzyczko, kochany braciszku, i módlmy się na siebie, za siebie nawzajem. Każdy z nas jest grzesznym człowiekiem, kochana siostro, kochany bracie. My nie mamy tak naprawdę doszukiwać się z dzibła wokół brata, gdyż mamy naprawdę belkę we własnym oku. Jest z czego, kochana siostro, kochany bracie, się poprawiać. Także módl się za swego męża. Amen. Pokój, dobro.